Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane byki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 15 do 21 listopada 2021 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko i wyłącznie to, co dla Was, a resztę zostawcie. Moi nowi słuchacze, zajrzyjcie proszę do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, także zachęcam. A tak poza tym to co? Zostawcie łapkę w górę, komentarz, jeśli macie ochotę. No a jeśli jesteście tu pierwszy raz i Wam się podoba, no to zachęcam do subskrypcji. Dobra, byki, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć, a na co warto uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra. I oczywiście karta opiekuńcza. Odmłodzenie. Sen jest dobry na wszystko. Odśwież ciało, umysł i duszę. Talia dopowiadająca jest. Lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. A, no właśnie. I mamy tego wisielca, kochani. Czyli jakieś opóźnienie, jakiś zastój, jakaś przerwa, być może jakiś urlopik. Czas, żeby spojrzeć na wszystko z innej perspektywy. Żeby przyjrzeć się temu, co już osiągnęliście. I czy jest coś do zmienienia, czy warto wprowadzić jakieś zmiany, czy to jest kwestia też spojrzenia innym okiem na innych, tak, z innej perspektywy, szczególnie jeżeli tutaj chodzi o jakieś konflikty, czy jakieś różnice zdań, tak, to jest pauza przed ogłoszeniem werdyktu, jak ja to mówię, tak, ale część z Was może potrzebować po prostu odpoczynku, snu, tak, odmłodzenia, odświeżenia, tak jak mówi karta opiekuńcza. Dobra, zobaczmy co dalej. Co miłego? Szóstka kielichów. Kochani, po pierwsze, możecie tutaj się wybrać faktycznie na jakiś urlopik. Być może w miejsce z lat młodości, z lat dzieciństwa, być może gdzieś do rodziny. Szóstka kielichów o tym świadczy. Albo odwiedzić jakiegoś dobrego przyjaciela z lat dzieciństwa i tam będziecie mogli odpocząć, zregenerować się, właśnie odmłodzić. Szóstka kielichów też może oznaczać bratnią duszę, która idzie w Waszą stronę, bądź powrót osoby z przeszłości. Pamiętajcie, osobą z przeszłości nie musi być ex-exowa, może być właśnie przyjaciel, może być ktoś z rodziny, może ktoś tu zechce Was właśnie odwiedzić. No zobaczmy, szóstki kielichów. Cóż tutaj? A, dziesiątka kielichów, no tak. Wow, i dziesiątka pentakli od razu. No to na grubo. Diabeł? Cesarzowa? No ciekawe. Powiem Wam tak, możecie mieć do czynienia tutaj z jakimś koziorożcem. Zacznę od tego. Jeżeli faktycznie pojawi się osoba z przeszłości dla Was, mam wrażenie, że w przeszłości nie była to osoba dobra, że tak powiem. Mogła mieć jakieś toksyczne zachowania, mogła Wam zrobić źle, mogła Was skrzywdzić w jakiś sposób, tak? I kochani, powraca do Was, ale powraca do Was odmieniona. Popatrzcie, mamy tutaj tego diabła, ale na spodzie jest ta cesarzowa. Możecie mieć do czynienia z koziorożcem, z wagą bądź z drugim bykiem. Kochani, mam wrażenie, że ta osoba bardzo dużo czasu spędziła w samotności i próbowała przerobić pewne aspekty swojego zachowania, swojego życia. Wprowadziła bardzo dużo zmian. Wprowadziła, że tak powiem, poprawki do swojego życia. I teraz dokładnie wie, czego chce. Dokładnie wie, kogo chce. A chce Was. Także wraca, żeby powiedzieć Wam, że dojrzała, że się zmieniła, że
z diabła zrobiła się cesarzowa, że jest otwarta na założenie rodziny, na życie z wami, na danie wam szczęścia. Oczywiście rozumie, że musicie przeanalizować wszystko, spojrzeć na nią z innej perspektywy, także poczeka ile trzeba, ponieważ chce zainwestować w tą relację z pełną świadomością, sprawiedliwością. Chce z wami czegoś, zdecydowanie czegoś więcej, kochani. Także tutaj mocna, mocna zmiana ze strony tej osoby i chęć naprawdę ustabilizowania się, chęć wprowadzenia równowagi do waszego życia, chęć założenia rodziny, chęć być może powrotu do rodziny, jeżeli to jest osoba, z którą już macie rodzinę, dzieci i byliście w dłuższym związku, tak? Ta osoba naprawdę się zmieniła i pragnie wam o tym powiedzieć. Rozumiem, że będziecie potrzebować czasu, żeby się przyjrzeć temu, żeby sprawdzić, czy faktycznie ta zmiana miała miejsce. No ale, kochani, karty mówią same za siebie. Do moich singli zdecydowanie idzie do was ktoś niezwykle pasjonujący i seksowny i diabelsko pewny siebie i przyciągający. Także kochani, jeżeli wybieracie się w jakąś podróż, bądź nawet nie wybieracie się w podróż, tak? Ale mam wrażenie, że poznacie tą osobę podczas jakiegoś spędzania czasu z samym sobą. Spaceru, wyjścia na drinka samemu, do kina samemu. Coś, gdzie będziecie po prostu w pojedynkę i ta osoba was wyhaczy. Wyhaczy po prostu, co będę gadać. No i wow, będzie magnetyzm, będzie przyciąganie. Wcale bym się nie zdziwiła, gdybyście już po pierwszej randce wylądowali razem w łóżku. Naprawdę, bo tu jest ogień, tu jest Ale to nie jest tylko ogień, to nie jest tylko to diabelskie przyciąganie, to nie jest tylko magnetyzm. To jest chęć wzrostu, rozwoju, tak? Ta osoba dokładnie wie, czego chce, tak? I ona nie będzie się też tutaj śpieszyć z niczym. Ponieważ wie, że prawdziwa miłość, związek wymaga czasu, wymaga pielęgnacji. Także może zacząć się od namiętności, ale zdecydowanie jest tu potencjał na wzrost, na rozwój, nawet na założenie rodziny, jeśli właśnie tego pragniecie, kochani. Nieźle. Dobra, na co uważać w takim razie? Rycerz buław. No to jest energia, pojawiam się i znikam, tak? I jeżeli faktycznie na przykład ta osoba, która z przeszłości wraca do waszego życia, w ten sposób się zachowywała, no to wcale się nie dziwię, że tutaj będziecie starali się tu wyhamować, opóźnić jakiś powrót tej osoby albo opóźnić też swoją decyzję i deklarację w stosunku tej osoby, bo możecie jej po prostu nie ufać, tak? Ponieważ no, była w przeszłości niestabilna w uczuciach, więc tutaj należy rzeczywiście ją poobserwować i sprawdzić, czy tutaj jakaś zmiana faktycznie nastąpiła, czy też nie. Kochani, ale rycerz buław może też oznaczać oczywiście waszą energię, szczególnie jeżeli macie jakiś taki słomiany zapał do czegoś, a później ten zapał troszkę ginie. Nie wiem, myślicie, kurde, nauczę się hiszpańskiego i tu zapisujecie się na kursy, coś tam, a po dwóch tygodniach już mi się nie chce uczyć tego hiszpańskiego. Albo postanawiacie, zapisuję się, albo nie wiem, od jutra zacznę ćwiczyć, nie? I zaczynacie ćwiczyć przez 2-3 dni, a później w sumie to wolę jeść chipsy albo coś w tym stylu, wiecie. To oczywiście może dotyczyć grubszych spraw, większych spraw, ja to powiedziałam takie pierdoły, można powiedzieć. Ale kochani, to jest też czas, żeby przyjrzeć się właśnie takim waszym inwestycjom, przyjrzeć się temu, w co naprawdę chcecie zainwestować i w co naprawdę chcecie włożyć energię, żeby to nie było właśnie taki, żeby nie było tego słomianego zapału, że tu się zapalicie, już ruszacie do działania, a później wiecie, energia spada, nie? Także to kochani, zanim wskoczycie w coś takiego nowego znowu w tym tygodniu, przeanalizujcie to, czy to aby na pewno jest to. Czy na pewno chcecie w to zainwestować? Czy to aby na pewno jest wam potrzebne? Czy aby na pewno utrzymacie tą wytrwałość w sobie, żeby to kontynuować? Dobra, co w miłości? Dziewiątka mieczy. No tu są jakieś zmartwienia, nieprzespane noce, być może jakaś deprecha się tutaj wdała. Dużo zmartwień, dużo stresów, dużo jakichś lęków. Zobaczmy w związku z czym te stresy i te lęki. Mam wrażenie, że to może chodzić o stałe relacje, kochani. I jest właśnie jakieś zawieszenie w związku z czymś, że coś może być nie tak, ale oczywiście zaraz zobaczymy. Arcykapłan, wasza karta, moi drodzy, ale to też jest karta małżeństwa, stałego związku, takich tradycyjnych wartości. Szóstka pentakli. Królowa pentakli. Sąd ostateczny, rycerz mieczy.
O, a czego ta dwójka kielichów jest odwrócona? No kochani, tutaj mam wrażenie, że albo martwicie się o pieniądze w związku, w relacji, to będzie typowo do stałych związków, kochani, bo singli już zrobiłam tutaj, że tak powiem, także tutaj typowo stałe związki. Jest jakieś zmartwienie a propos tej relacji. Może chodzić o sprawy finansowe, ponieważ dwie karty pentakli nam się pojawiły, ale może też chodzić o właśnie stabilizację i równowagę w związku. Mam wrażenie, że ta równowaga w ostatnim czasie została zachwiana. Została zachwiana między wami. Może czujecie, że wydajecie więcej w tej relacji, partner nic od siebie nie daje, albo w drugą stronę partner ma do was cały czas pretensje, że nie wiem, siedzicie cały czas w robocie, że nie dbacie o niego, o nią i powoduje się tutaj coraz więcej stresów, coraz więcej niepewności, coraz więcej deprechy, coraz więcej takich niewypowiedzianych słów, nierozwiązanych sytuacji, tak? I to się wszystko napiętrza, napiętrza, napiętrza. No i kochani, może być tak, że macie w tym momencie jakieś ciche dni, może doszło do jakiejś gwałtownej kłótni między wami, do jakiejś dyskusji a propos właśnie tego, jakieś trudne słowa też padły ze strony partnera bądź z was. No i mówię, tu jest teraz czas, że tak powiem, właśnie przed werdyktem, a werdykt, kochani, nadchodzi. To jest cisza przed ogłoszeniem wyniku rozprawy, że tak powiem, między wami. No i kochani, w tym tygodniu ten werdykt przyjdzie. Ten werdykt przyjdzie. Będzie ostra rozmowa, będzie być może jakaś kłótnia, będzie mocna dyskusja. A propos poczucia, że albo coś jest nie tak z tą relacją, może czujecie, że partner coś oszukuje, może czujecie, że nie wiem, że was zdradza, albo że czegoś wam nie mówi. I kochani, tą sprawę trzeba będzie wyjaśnić. Tą sprawę trzeba będzie wyjaśnić, bo jeżeli są takie faktycznie nieścisłości, jeżeli czujecie, że nie wiem, partner ma kogoś na boku i w tą waszą relację tutaj się wdała jakaś osoba trzecia, no to trzeba to wyjaśnić, tak? Wymagajcie prawdy, dążcie do tego, żeby uzyskać informacje, żeby rozwiązać tą sprawę, tak? Ale rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki. Oczywiście, kochani, może to też być informacja dla części z moich byków, właśnie taka, że dowiecie się podczas tej rozmowy, podczas tego werdyktu, że faktycznie tutaj doszło do jakiejś zdrady, do jakiegoś oszustwa, do jakiejś manipulacji, no i że ktoś tu chce odejść. To może być wasza decyzja, że zdecydujecie się odejść od partnera, partnerki, ale to też może być decyzja drugiej strony, że właśnie pojawiła się osoba trzecia albo cokolwiek, że już nie czujecie tej relacji, że tu już się zakończyła jakaś stabilizacja i że ktoś pragnie tutaj odejść, tak? Także mówię, to tak na dwoje babka wróżyła. Jedno jest pewne, musicie postawić na szczerą komunikację. Koniec zawieszenia, koniec tutaj bujania w obłokach, koniec zastanawiania się. Trzeba się otworzyć na siebie i wymagać tej prawdy, ponieważ mówię, tu jest relacja, która przechodzi jakiś kryzys, tak? I dla części z was to może być kryzys związany z jakimiś niewyjaśnionymi sprawami, z jakimiś własnymi też lękami, z lękami partnera, partnerki, od których tu trzeba odejść, które tu trzeba będzie właśnie wyjaśnić i raz na zawsze rozstrzygnąć. No albo może pojawić się po prostu, może to być informacja, że pojawiła się osoba trzecia i że no będzie trzeba się tutaj pożegnać, że tak powiem, tak? No mam nadzieję, że to jest przekaz dla nikogo. Może właśnie wtedy zdecydujecie się tutaj na jakiś okres separacji, tak, żeby dojść ze sobą też do ładu, żeby przeanalizować to wszystko, tak, indywidualnie, tak, ze sobą, żeby właśnie przespać, odświeżyć ciało, umysł, duszę i żeby zadecydować później po prostu, co dalej. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Rycerz pentakli. A tutaj jakieś ziarenka zostają zasiane. Kochani, może być tak, że w tym tygodniu poznacie jakieś nowe osoby, które będą podzielały wasze zdanie, będą podzielały wasze hobby, będą podzielały wasze spojrzenie na życie i to będą takie nowe ziarenka zasiane, które pielęgnowane w przyszłości mogą doprowadzić do naprawdę bardzo fajnych znajomości, przyjaźni, I relacji, tak? Rycerz pentakli też może oznaczać właśnie tutaj jakąś solidną inwestycję. Może faktycznie tutaj przyjdzie do was jakieś nowe hobby, może ze strony właśnie przyjaciół, rodziny, może wasze dzieci tutaj się czymś zainteresują i to już nie będzie taki słomiany zapał jak właśnie w rycerzu buław, ale solidna inwestycja na przyszłość. Jakieś ziarenko zostanie zasiane i tu będzie spokój, harmonia, pomalutku dążymy do celu i coś się będzie rozwijać. Zobaczmy tego rycerza pentakli. Świat, okej. Czwórka mieczy.
Oj, 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 tyle to ja nie biorę, tyle to ja nie biorę. Jeszcze raz. Kochani, mam wrażenie, że to wy długo się zastanawialiście tutaj nad jakąś inwestycją. I ukrywaliście to przed innymi, ukrywaliście to, trzymaliście to w tajemnicy, trzymaliście to w tajemnicy przed innymi, że inwestujecie tutaj w coś, że uczycie się nowych rzeczy, być może przygotowujecie się do jakiegoś wyjazdu za granicę, być może tutaj kończycie z jedną pracą, a na poczet czegoś, albo oczywiście to może dotyczyć osób z waszego otoczenia, także jak coś, to odwróćcie sobie tą energię. Mam wrażenie, że część z was, jeżeli posiada dzieci, to dzieciaki was oszukiwały, że zrezygnowały z jakichś studiów, albo z jakiegoś kursu, albo z czegoś, na poczet czegoś zupełnie innego, co jest bardziej takie obiecujące dla nich i co ich bardziej spełnia, daje im więcej satysfakcji, tak? Także kochani, powiem wam tak, że cokolwiek by to nie było, to czy to jest chodzi o jakieś właśnie zmianę pracy, czy zmianę kierunku studiów, czy zmianę jakiegoś hobby, coś tu wyjdzie na jaw. Słońce. I jeżeli obawiacie się reakcji innych, albo jeżeli wasze dziecko obawia się waszej reakcji, to mam wrażenie, że nie ma czego się obawiać, ponieważ słońce sygnalizuje, że wszystko ułoży się pomyślnie, że idziecie we właściwym kierunku, że wasze dziecko idzie we właściwym kierunku, że to okaże się jednak pomysłem takim wow na dłuższą metę, że fajnie, fajnie, że w to inwestujesz, bo to faktycznie przyniesie ci korzyści w przyszłości, tak? Część z was tutaj zechce wyjechać za granicę, albo wasze dzieci zechcą wyjechać gdzieś tutaj za granicę, albo wyprowadzić się od was, żeby się usamodzielnić, żeby wprowadzić po prostu coś takiego dla siebie, tak? Okej. Okay. Praca i finanse. Zobaczmy, co tutaj. O, dziewiątka kielichów. No jak pięknie. O czym marzycie, moje byki, jeśli chodzi o pracę i finanse? Bo w tym tygodniu może się to dla was spełnić. Patrzcie, spełnienie marzeń, satysfakcja, dobre nowiny, dobre wiadomości, jakiś sukces finansowy, dzięki czemu możecie bardziej dopieścić siebie i postawić na jakieś finansowe swoje aspekty, dogodzić sobie, kupić sobie coś fajnego, o czym marzyliście od dłuższego czasu. Także bardzo, bardzo dużo radości widzę, jeśli chodzi o te finanse. Zobaczmy, może właśnie pracowaliście długo, da się otrzymać jakąś podwyżkę, awans, cokolwiek, zbierzecie jakąś nagrodę albo jakieś właśnie pieniążki za konkretny projekt, nad którym pracowaliście i w końcu będziecie mogli, nie wiem, wyjechać, spełnić jakieś swoje marzenie, wyjazdu gdzieś, do spa albo po prostu do jakiejś chatki na wsi czy cokolwiek, gdzie będziecie mogli zadbać o siebie, o swoją duszę, o swoje ciało, o swój umysł, tak? Ale zobaczmy, co dalej. No patrzcie, no ósemka była. Gdzie idziecie? Przyznajcie się. Ojejku. Szóstka mieczy, gdzie jedziecie? O Boże. No, jedziecie na imprezę albo spotkać się ze znajomymi, kochani. Powiem wam tak, faktycznie, naprawdę dla niektórych z was to będzie kwestia świętowania jakiegoś sukcesu, osiągnięcia jakiegoś zwycięstwa, o który długo walczyliście, o który bardzo, bardzo długo się staraliście. Momentami było bardzo, bardzo ciężko, ale w końcu przyniosło to efekt, wzrastacie, rozwijacie się, wasze pomysły zaczynają dawać owoce, zaczynacie właśnie, finansowe sprawy zaczynają się fajnie układać, tak? I kochani, jakiś sukces jest na horyzoncie. Jakieś zwycięstwo, jakieś spełnione marzenie, co przyniesie naprawdę taki moment cieszenia się, moment celebrowania, być może ze współpracownikami, być może sami zechcecie właśnie, jeżeli sami prowadzicie jakąś działalność, firmę, to sami zechcecie tutaj wyjechać i dać sobie prezent za dobrze wykonaną pracę. Dwie karty mówiące właśnie o wyjeździe, dwie karty mówiące o ruchu do przodu. Także kochani, jeżeli macie ochotę, jeżeli coś takiego się wydarzy u was, wyjedźcie gdzieś, poświętujcie, pocieszcie się tym sukcesem. Dla części z was, jeżeli nie wyjeżdżacie, jeżdżacie gdzieś, kochani, żeby odpocząć, żeby właśnie pocieszyć się tym, co przyszło, to może być kwestia po prostu wiadomości, które przyjdą do was, że jakiś projekt poszedł do przodu, że jakaś sytuacja ruszyła do przodu, że coś, co być może było zablokowane w ostatnim czasie, co było opóźnione przez jakieś warunki zewnętrzne, niezależne od was, tak? W końcu rusza do przodu i w końcu macie ten spokój umysłu, że tak, że wszystko idzie w dobrym kierunku i to będzie ten okres właśnie świętowania,
przybicia sobie piątki ze współpracownikami, że kurde, dobra robota, tak? I mam wrażenie, że tutaj ten zastój, jak już puści, osiągniecie jeden pułap i w końcu poczujecie ulgę, że w końcu coś się udało, coś ruszyło do przodu, coś się spełnia, tak, z tych waszych marzeń, to też otworzą się przed wami tutaj nowe możliwości zadziałania, jakaś ekspansja, nowe kontakty, nowe inwestycje, nowe projekty, tak, dzięki którym jeszcze bardziej będziecie mogli tutaj zainwestować, jeszcze bardziej będziecie mogli poszerzać swoje marzenia i swoje pragnienia, sięgać po te marzenia i po te pragnienia, tak? Dobra, zobaczmy radę. Dziesiątka kielichów. Bądź szczęśliwy. Pamiętaj o rodzinie, pamiętaj o bliskich, pamiętaj o przyjaciołach. Płyń z prądem. Ciesz się drobiazgami, ciesz się tym, co masz przed sobą, tak? To jest karta przede wszystkim takiego społeczności. I pamiętaj, że to hasło, jeżeli długo i szczęśliwie, jest dla ciebie dostępne, tak? Dobra, zobaczmy zwierzaka dla was. O, no i mamy tą pszczółkę. Sweet results await. Słodkie rezultaty czekają na was, moje drogie byki. I na spodzie mamy ćmę. Surrender now. Poddaj się teraz. Poddaj się temu, co nadchodzi. Tak jest. Nie ma co walczyć. Góra wie lepiej. Dobra. Byczki, jeżeli macie jakieś pytania, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję dla was karty z odpowiedziami. 1, 2, 3. Dobra. Gotowi? Gotowi. Odpowiedź numer 1 brzmi: bądź asertywny. Odpowiedź numer 2 brzmi: jesteś gotów. I odpowiedź numer 3 brzmi: jeśli uwierzysz. Dobra, kochani, to by było na tyle. Życzę wam cudownego tygodnia, powodzenia ze wszystkim i do zobaczenia za niedługo. Buziaki. Pa, pa.